No i tak to wygląda z przodu, czyli mamy... dzień dobry, witam Cię w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować miejsce pod obróbkę zdjęć. Tak, jakiś swój pokoik, który masz wykorzystany, jak go przygotować pod obróbkę zdjęć, aby Ci się to pracowało dobrze, aby odwzorowanie kolorów było ok i żeby to było dla Ciebie przyjazne i nierozpraszające. Jakieś takie fioletowe, jakieś zasłonki, niekoniecznie jakieś ściany różowe, niekoniecznie jakieś ściany zielone, też niekoniecznie żółte, niekoniecznie. Pokażę Ci krok po kroku przygotować sobie takie miejsce pod obróbkę zdjęć. No i tak, mamy, jestem w tym samym pokoju, teraz jest sorry, bo jest echo pewnie, ale już jest biało, już jest pomalowane na biało wszystkie ściany, sufit też, o tak, na biało, a jedną ścianę, którą, na której będzie monitor i biurko przy niej, będę malował na kolor szary. O, tam się już zaczyna. O, tam w koło robię obramówki i będzie ta ściana za mną, będzie ciemno-szarym kolorem, po to, aby odciąć tak trochę ten monitor od ściany, żeby mnie nie rozpraszała ściana, która jest przede mną, bo to dość długo schodzi w obróbkę zdjęć, czasami siedzimy po całymi dniami przy komputerze, przy obróbce zdjęć, więc potrzebujemy mieć takie miejsce, gdzie będziemy spokojni, nic nas nie rozproszy, a więc bierzemy się za malowanie teraz na szaro. No i mamy wymalowany pokój, już jest wszystko posprzątane, ładnie, o, jest tutaj zrobione. Co jeszcze musimy zrobić? Musimy zrobić coś na zewnątrz, czyli na okna. Musimy założyć rolety takie, co będą nam odcinały zbyt dużo światła, bo teraz tutaj pada do mnie zbyt dużo światła i wtedy nie będziemy widzieć na monitorze o tam, co robimy, prawda? Więc to będzie potrzebne. No i jeszcze do takiego podświetlenia właśnie podświetlenia za monitorem użyję lampy, zaraz ją odpakuję i pokażę, jaki lamp użyję, aby podświetlić ścianę, o tutaj za monitorem, w tym miejscu mamy monitor i tam będzie za monitorem podświetlona ściana i tyle będzie światła w pokoju, a więc zabieramy się do roboty. No i lampa już jest, oto jest coś takiego, lampa Yongnuo YN360S, o takie coś. No i wygląda to jak miecz ze Star Wars. O, widzicie, mogę sobie tu podświetlać też do fotografii, też będzie ok. Ale ono będzie mi potrzebne, możemy sobie tu zmieniać wartość, o, tu jest 28, no i to jest najmocniejsze, a możemy zmieniać jej częstotliwość, prawda? No i ona mi posłuży do tego, że podświetlę sobie tą ścianę, o, gdzieś mniej więcej coś takiego, że będzie taki, jak to się nazywa w telewizorach, ambilight trochę za monitorem, a po to, żeby ta ściana była bardzo zbliżona do monitora. No i tak to wygląda z przodu, czyli mamy szarą ścianę, na nią pada właśnie to światło jasne, które przytwierdziliśmy do monitora, a z tyłu to wygląda tak. Przyjdziemy sobie. Jeszcze rolety nie zainstalowane, ale jak będą rolety, to już będzie całkiem ciemno tu w pokoju i to nam da taki efekt, który zamierzamy. A więc ja przytwierdziłem tutaj tą lampę do takiego stojaka, który tu trzyma monitor. No i to się bardzo dobrze sprawdza, żeby to jakoś przytwierdzić jakąś taśmą, czy też może jakiś, bo ta lampa ma taki gwint na statyw tutaj na dole, więc można sobie też na statywie to trzymać. No a na marginesie, bo wiele osób pytało, jaki monitor używam do obróbki zdjęć, no to jest monitor Eizo Color Edge CS2730. Eizo, tutaj kamerka. Z racji, że nagrywam dla Was filmy, no to jest kamerka, jest mikrofon, więc to jeszcze jest na moim biurku, ale do obróbki zdjęć, no to jak najmniej na biurku, żeby było, to jest wskazane jak najbardziej. No i rzecz bardzo ważna,
przy obróbce zdjęć to krzesło, które, na którym siedzimy, ono musi być wygodne dla Ciebie, bo często siedzimy po kilka godzin przy komputerze i zauważ, krzesło jest aż do mojej głowy. Tu mam jakąś siateczkę, która oddycha. Tutaj są na ręce takie podłokietniki. Ja chyba te krzesła akurat w IKEA kupiłem. Można użyć jakichś takich gamingowych krzeseł, które gracze profesjonalni mają. One są też wygodne. No a jeśli chcesz po prostu, żeby też było jakieś w miarę ładne, bo tamte są kolorowe. No ja użyłem takie z IKEA. I bardzo, bardzo mi to się, że tak powiem, dobrze przy tym pracuje, bo mogę oprzeć głowę, ręce i spokojnie sobie pracuję przy obróbce zdjęć. To bardzo ważne, aby właśnie przygotować sobie takie miejsce do obróbki i mam nadzieję, że pomogłem tym filmem, a jeśli chcesz zwiększyć swoje umiejętności obróbkowe w programie Adobe Lightroom, to mam niespodziankę, bo przygotowuję, w najbliższym czasie będzie darmowe szkolenie z obróbki zdjęć właśnie w programie Adobe Lightroom, na żywo będę obrabiał zdjęcia, będzie dużo, dużo wartościowej wiedzy. Poniżej gdzieś będzie link do zapisu na ten webinar, na to szkolenie online i będziemy się widzieć i obrabiać zdjęcia, bo to naprawdę dużo ze zdjęć można zrobić. Zdjęcie przed obróbką, zdjęcie po obróbce. Dużo, dużo można wycisnąć ze zdjęć, czego będę Ciebie uczył, abyś miał piękniejsze zdjęcia, więc zapisz się już teraz. No i widzimy się na bezpłatnym szkoleniu. Trzymaj się i pa, pa!